Cześć, z tej strony Dawid. Dzisiaj chciałbym Wam pokazać, jak zmieniać łyżki lub inny osprzęt, jaki macie na szybkozłączu typu Lehnhoff. Takie jak ja mam. Ja mam wersję podsiębierno-przedsiębierną, czyli zaraz Wam pokażę wszystko, o co w tym chodzi. Więc tak, jak widzicie, na przykładzie mojej kopareczki, mamy tutaj szybkozłącze Lehnhoffa. Jak widzicie, są takie bolczyki, które się wysuwają. W pośrodku mamy śrubę, dzięki której jak kręcimy w jedną lub w drugą stronę, to one się albo chowają i zluzowują nam tutaj te, znaczy bolce się chowają, zluzowują cały zaczep i dzięki temu możemy odpiąć łyżkę, młot, nożyce, chwytaki czy cokolwiek innego mamy podpięte. Pamiętajcie, że zanim przystąpicie do wymiany, dobrze jest chociaż z grubsza to oczyścić, a już po odłączeniu łyżki lub czegokolwiek innego, co macie zapięte, warto jest wziąć szczotkę drucianą, szmatkę i całe złącze ładnie wyczyścić, żeby Wam nigdzie syf nie podszedł, bo potem będziecie mieli trudności z zapinaniem. Tutaj jak widzicie, będę Wam pokazywał też na łyżce skarpowej hydraulicznej i zrobimy taką jedną rzecz, na której widzę, że dużo ludzi, którzy nie mieli wcześniej styczności ze skarpówkami, podłączaniem hydrauliki, mają problemy z tym. Już pół godziny próbuję to zapiąć i się nie da. Wiecie, tutaj jest jeszcze malutka koparka, to ten problem jest bardzo nikły, ale przy dużych maszynach, gdzie są dużo większe ciśnienia w układzie, to już zaczyna się robić poważny problem dla niektórych, jeżeli tego nie zrobili. A czasami nie ma też narzędzi, żeby sobie jakoś inaczej pomóc. No to co? Co nam będzie potrzebne? W wersji, powiedzmy, biedniejszej potrzebna nam będzie tylko szmatka. No, wiadomo, jeszcze klucz, żeby to wszystko rozpiąć. Taki, jaki będziecie mieli akurat do złącza, mogą być większe przy większych maszynach. Ja tutaj mam szmatkę. Szczotka druciana, tak jak mówiłem, też się przyda, jeżeli będziecie chcieli wyczyścić szybko złącze. Ja akurat mam czyste, to nie będę tego robił. Ale szmatka też jest potrzebna do tego, jeżeli potem będziemy podpinali później węże, to warto też przeczyścić końcówki. Mimo że u mnie są założone i tak kapturki, to i tak warto zawsze przetrzeć. No wiadomo, pracujemy w różnych warunkach, zbiera się kurz, błoto i inne tałataństwo. W wersji na bogato przyda Wam się też coś takiego jak brake cleaner. Nieważne, kto go tam poleca, czy nie poleca, jakiej firmy. Ważne, żeby było coś do odtłuszczenia i wyczyszczenia brudu. Tak, czyli będziemy sobie tutaj psiukali po tym, po wężach. Wtedy jest wszystko czyste. Macie pewność, że żaden syf nie dostaje się do układu. I zaraz będziemy to wszystko robili. Zaczniemy najpierw jednak od tego, jak już wspomniałem, jest to Lehnhoff przedsiębierny i podsiębierny. Czyli pokażę Wam, o co chodzi w nim. Na razie odłożymy sobie graciory. Czyli ogólnie możemy łyżkę odwrócić w drugą stronę i mamy wtedy przedsiębierną. Jeszcze taka uwaga. Tutaj akurat mamy mały sprzęt, więc ja mogę sobie nawet w tej pozycji to zrobić. Odkręcę tą śrubę, bolce mi się schowają i będzie git. Ale ogólnie nie polecam tego. Wolę, żebyście przyzwyczaili się do tego, że łyżkę jednak lepiej podkulić pod siebie, czyli zamknąć ją maksymalnie. Z tego względu, że tutaj są dwa takie haczyki. Zaraz to Wam wszystko pokażę i powiem dalej, o co z tym chodzi.
zostawiam rękawice. Pyk. I teraz, jak widzicie, mamy tutaj właśnie te haczyki. Widzicie, trzymają tutaj łyżkę. Jeżeli byście to robili na przykład w powietrzu, właśnie w tej odwrotnej, w odwrotną stronę, to na pewno spadnie wam na nogi. Dlatego byście raczej nie chcieli, żeby paręnaście kilo lub nawet pół tony, tona, zależy jak wielka łyżka, spadło wam na nogi i je potrzaskało. Bo raczej już wtedy operatorami nie będziecie. I o ile w ogóle przeżyjecie spotkanie z łyżką. Dlatego właśnie polecam to robić w ten sposób. Może trudniej jest dostać się do samej śrubki, bo jak widzicie, trzeba się tutaj pogimnastykować, ale macie pewność, że tu nie spadnie, a dodatkowo tu dołu cały czas grawitacja działa i wam dociska łyżkę do samego złącza. No to zaczynamy odkręcanie. Zwróćcie uwagę, że się chowają bolczyki. Widzicie, schowane. Ja teraz odepnę sobie mikrofon zewnętrzny i przejdę na mikrofon kamery. Mam nadzieję, że będzie dobrze mnie słychać dalej. Ogólnie jest już cicho, jest wieczór, więc powinno być ok. Odkładamy łyżkę tak, aby ją położyć na ziemi i jednocześnie ją otwierać. Wtedy nam całość ładnie położy się na ziemi i wypnie. Spójrzcie jeszcze na to, co się dzieje. Teraz jak już łyżkę odpinam, to ona zaczyna się bujać i wyobraźcie sobie, że odpięliście ją w momencie, kiedy jest ona w powietrzu i przez to może wam spaść prosto na nogi. A tak bezpiecznie ją odkładamy. Odepniemy łyżkę, to warto wyjść z kabiny i obejrzeć całe szybkozłącze. Sprawdzamy, czy nigdzie nie ma żadnych zadziorów, czy zęby nie są za bardzo wybite, żeby potem nie było zbyt dużych luzów. No i dodatkowo czyścimy w razie potrzeby. Pamiętajcie, jeżeli macie nowe szybkozłącza, to warto, aby były czyste te zęby, z tego względu, że wystarczy, że cokolwiek podejdzie i możecie już nie dopiąć łyżki sobie. No bo gdy macie starsze szybkozłącze, jest już trochę rozklekotane, to czystość już powiedzmy nie będzie miała takiego znaczenia jak przy nowym.
położeniem łyżki warto też ją jeszcze przeczyścić. Wszystkie miejsca, w których łączy się z szybkozłączem. I pokażę Wam zaraz, jak to wygląda, kiedy ją obrócimy sobie i założymy jako przedsiębierną. Zapina się wszystkie łyżki i kiedy one leżą równo i tak samo kiedy maszyna jest równo, żebyście mieli całe zapięcie wzdłuż ramienia, żeby nie było, żebyście nie zapinali po skosie, bo będzie bardzo ciężko. Łyżkę, zamykamy ją, a tak, aby szybkozłącze po całości dolegało do łyżki. Bierzemy klucz i zakręcamy śrubę tak, aby bolce wyszły. W przypadku małych łyżek możecie sobie sami potrząsnąć jeszcze rękami, łyżką, żeby doszła do samego końca, kiedy coś nie pasuje. A w przypadku, kiedy jesteście na dużej maszynie, macie dużą łyżkę, no, ręcznie tego nie zrobicie. Dlatego warto przed wyjściem z kabiny trochę poruszać prawo-lewo joystickiem, czyli po prostu potrzepać łyżką, żeby dobrze siadła. Zakręcamy do samego końca tak, aby bolce po prostu same nie cofały się pod wpływem drgań, czyli po prostu ile mamy siły, tyle dokręcamy. Zapięciu łyżki sprawdzamy w każdą stronę, czy ona działa, czy nam się nie oddepnie, czy wszystko jest ok, tak aby nam nie spadła. Jeżeli wszystko jest jak należy, no to możemy pracować dalej. Kiedy mamy łyżkę w trybie przedsiębiernym, to możemy sobie dosypywać do ścian, do murków, zasypywać jakieś dziury, które mamy po prostu instalację blisko rzeczy, których nie chcemy uszkodzić, ponieważ w drugą stronę no, będzie dużo ciężej, a tak mamy ułatwione zadanie. Jak też na pewno zauważyliście, trzeba uważać po odwróceniu łyżki, żeby nie puknąć sobie zębami w bum. Możecie go uszkodzić, powginać blachy, a trochę szkoda. No dobra, to teraz przechodzimy co? Do łyżki skarpowej, czyli osprzętu hydraulicznego. Odepniemy sobie tylko.
Następna jeszcze sprawa, zanim zaczniecie podpinać osprzęt hydrauliczny, sprawdźcie, czy nie rozwalicie sobie węży. Ja już wcześniej sprawdziłem, ułożyłem je sobie z boku, bo zakładając po prostu na ząbki i przymykając całe szybkozłącze, tak żeby wejść w łyżkę, możecie po prostu przytrzasnąć sobie węża, a to wtedy macie już znowu uszkodzony osprzęt i nie możecie dalej pracować. Tutaj teraz sobie zapinamy łyżeczkę. Molce wyszły. Zróbcie to do tyle, ile siły macie, to tyle dokręćcie. Bo to potem i co jakiś czas też warto sprawdzać szybkozłącze, czy wam się nie poluzowało. No wiadomo, maszyna drga cały czas i po jakimś czasie może się luzować. Czy co może wam w trakcie pracy właśnie coś odpaść. Teraz nastąpiła ważna część, czyli ja położyłem łyżkę tak na ziemi, żeby nie przygnieść sobie węży, to raz, a dwa, można też robić w powietrzu, prawda, podczas zapinania osprzętu, ale ja wiem, gdzie mam te węże i tak dalej, także wolę sobie oprzeć i na wysokości praktycznie rąk, na stojąco, wszystkie węże będę wpinał. Już wam to demonstruję. Mamy jedno. Teraz druga złączka. Tutaj obie złączki dalej sobie leżą. I tak jak mówiłem, zrobimy wersję bogatszą. Wiadomo, nie wszędzie będzie brake cleaner. Nie każda firma na to zwraca uwagę. Wiadomo, oszczędności. Jak wiecie, ja lubię to, żeby było wszystko porządnie, tak jak ma być. Czyli psiuk, psiuk, psiuk. Druga strona to samo. Teraz bierzemy szmatkę, gołe łapki i obczyszczamy jeszcze z tego syfu, co tam spłynie. Mówię, mam kapturki, ale mimo wszystko zawsze warto, bo i tak zawsze pył, jakiś inny syf wam się tam dostanie, a nie warto, żeby potem mieć w układzie hydraulicznym szlam. Kto wie, co jeszcze powinno być zrobione, niech powie, przed podłączeniem węży. Jeszcze zaraz je tutaj ten, ale to będzie wyglądało tak. Czemu znowu nie chce mi wejść? Czemu? Otóż temu, że czasami zapominamy, że trzeba spuścić ciśnienie z układu hydraulicznego, prawda? Czyli co robimy? Wchodzimy do maszyny. Przekręcamy tylko na zapłon. Opuszczamy joystick lub podnosimy sobie tą dźwigienkę bezpieczeństwa w większych maszynach. I poruszamy
tak jakby tą linią hydrauliczną, zwalniając z niej ciśnienie. Zobaczcie też, jak ruszę joystickami w tym momencie, to ramię też się delikatnie ruszy. Widzieliście? Ale ciśnienie mamy spuszczone z układu. I teraz nie będzie tutaj problemu. Drugi problem będzie w momencie, kiedy za szybko odłączyliście węże przed spuszczeniem ciśnienia. To wtedy ciśnienie macie w wężach cały czas. I przez to nie będzie wam też chciało tutaj wejść. Co się wtedy robi? Albo bierzecie klucze. Trzeba odkręcić złączkę. Tak, odkręcamy sobie złączkę, poleci troszkę oleju i ok, nie ma ciśnienia. A co jeszcze można zrobić? Jeżeli nie macie kluczy, próbować wcisnąć grzybka. Tak, zobaczcie, tu jest jeden grzybek, tu jest drugi. Tego jest trochę łatwiej, ale pamiętajcie, żadnymi śrubokrętami, młotkami ani niczym bezpośrednio. Najlepiej przez jakieś drewienko lub w ostateczności przez jakąś grubą szmatę, żebyście nie porysowali sobie gładzi, bo potem co? Przepuszcza. Hydraulika jest fajna, ale bardzo delikatna. Psiku, psiku. Zobaczcie, było złącze zasyfiałe. Teraz czyste. Pozwolimy na odparowanie. Jedno złącze. Teraz czas na drugie. Zobaczcie, widzicie? Widać błotko, widać. Starajcie się robić to tak, żeby to wam od razu wyciekało. Żebyście nie napsiukali w ten sposób, tak, od góry, no bo co to za sens, jak to wszystko wam wpłynie do środka, to ma wszystko wypłynąć. No i czekamy jeszcze tutaj też chwilkę, zanim to odparuje. To jest ogólnie środek, który bardzo szybko odparowuje, więc tamten jeszcze chwilę poczeka. Ten w międzyczasie już możemy podłączyć. Jak podłączamy? Akurat w tym typie trzeba pociągnąć w dół, nasadzić i puszczamy. I sprężynka tam cofa z powrotem. Zobaczcie. Widzicie? I tak samo właśnie robimy z tej strony. Czyli w dół, nasadzamy i puszczamy. Upewniamy się tylko, czy na pewno weszło, tak? Ciągniemy węża. Tutaj akurat, jak mi się odepnie nawet, to jest mała maszynka, za wiele się nie stanie. Ale pamiętajcie, przy dużych maszynach większe ciśnienia, te złączki są większe. Będziecie chcieli na przykład uruchomić młota, jak pierdyknie, to jeden raz. Sprawdzamy teraz tutaj, czy węże nam o nic nie wadzą. Tutaj mam trochę jeszcze źle rozwiązane, będę musiał sobie przerzucić jednego węża na tą stronę, tak jak powinno być. Bo w momencie, kiedy mam coś takiego, muszę na przykład gdzieś tutaj sobie złapać tretytką, bo inaczej co się dzieje? Możecie gdzieś przygnieść węża. Trzeba uważać, tak? Bo albo możecie naciągnąć tym, przy takim systemie, całą kością, naciągnąć węża i go wyrwać z gniazda nawet, lub go sobie przygnieść i jesteście, że tak powiem, uziemieni, nie macie wtedy sprawnej łyżki lub innego sprzętu, którym potrzebujecie pracować. Dobra, skoro mamy już łyżkę podpiętą lub inny osprzęt, sprawdzamy jego działanie.
Pamiętajcie też, jeżeli to jest nowy osprzęt, może w nim nie być oleju. Tak samo jeżeli na przykład akurat łyżka mogła być w naprawie, wymiana siłownika, wymiana węży, to one są puste. Pierwsze ruchy robimy powoli, żeby zdążył się układ odpowietrzyć. I żeby zaraz Wam się piana nie zrobiła z oleju. W jedną stronę i w drugą stronę. Widzicie, akurat potrzebowało chwilę właśnie na ten, na odpowietrzenie się, ponieważ ostatnio tam odkręcałem węża, trochę oleju mi zleciało. I tak warto zrobić parę ruchów. Jeszcze jedna taka sprawa. W większości sprzętów będziecie mieli już napisane, jakie potrzebujecie mieć przepływy oleju, żeby poprawnie urządzenie działało. W większych maszynach będziecie mieli w komputerze możliwość przesterowania przepływem. Będziecie mogli wydatek ustawić sobie przykładowo, nie wiem, na 120 litrów, 150, 200, 300, 500 i tak dalej. Ile tam potrzeba, no nie? No 500 to przesada, ale wiadomo, o co chodzi. Mamy stopniowanie. Ja tutaj mam coś takiego, takie małe pokrętełko. Jak wezmę je całkowicie na zero, to łyżka ani drgnie. Damy gazu, widzicie, ani drgnie. Jeżeli dam tutaj mniej więcej, to ona powinna w miarę powoli chodzić. O, widzicie? Rusza się. Można jeszcze troszkę wolniej jej dać. O, zobaczcie, teraz to już w ogóle jest taka... Właśnie to jest sterowanie przepływem u mnie. Jak dam więcej, to ona, widzicie, aż szarpie. Dlatego ważne jest, żeby dobrze ustawić przepływ. Bo pamiętajcie, nie każde urządzenie jest odporne na takie szarpania. Dobra, zakładamy, że skończyliśmy pracę akurat tą łyżką czy innym osprzętem hydraulicznym i chcemy zmienić sobie z powrotem na łyżkę do kopania. Zwykłą, bez hydrauliki lub inny osprzęt bez hydrauliki. Gasimy. I pierwsze, co ja przynajmniej zawsze robię, to odłączam węże. Dopiero potem ściągam łyżkę, tak? W moim przypadku. Czyli tak jak Wam pokazywałem, trzeba pamiętać. Zapłon. Tak, mamy zapłonik. Dajemy sobie w dół. Ruszamy wszystkim. Ruszamy też. O. Tutaj właśnie mam w tym suwaku mam przestawianie łyżki. O. I dopiero kiedy już spuściliśmy ciśnienie, dopiero wtedy możemy brać się za odpinanie węży. Dlaczego? Bo znowu będziecie mieli problem potem z podłączeniem. Bo ciśnienie będzie trzymało, mówię, tutaj są nieduże ciśnienia w tej maszynie, ale jak będzie Wam trzymało 300 barów, to naprawdę będziecie mieli ciężko. No to także tyle, co mogę Wam dzisiaj pokazać, jak z takim Lehnhoffem mechanicznym sobie poradzić. Prośba tylko, żebyście pamiętali o tym, żeby sobie łyżkę podwinąć, żebyście się nie pozabijali przy tym.
bo to pamiętajcie, nasze bezpieczeństwo jest najważniejsze. Także jeżeli Wam się dzisiejszy odcinek podobał, to zostawcie suba, zostawcie lajka. Zapraszam też na Świat Operatora na Instagramie oraz na Facebooku. Do następnego razu. Cześć.